pięknie nad samym jeziorem położone może być tylko miasto na Mazurach, a dokładnie Ełk, gdzie dziś gościmy z kamerą pogody TVP Info. Marzena Kawa, dzień dobry. Ełk przyciąga nie tylko wspaniałością położenia, bo leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, ale wspaniałą historią. Prawa miejskie Ełk uzyskał już w 1445 roku. Posiada wspaniały zamek krzyżacki, ale nie tylko. To, co przyciąga turystów, także okolicznych mieszkańców do Ełku latem, to mnogość wspaniałych imprez. W ten weekend festiwal Ogień i Woda. Pod koniec lipca kabaretowe lato Mulatka, już słynna Mulatka. W sierpniu wspaniałe zawody balonowe, które koniecznie trzeba zobaczyć. Tym bardziej, że lato jest coraz ładniejsze, przynajmniej ten weekend, bo pogoda zaczęła się poprawiać. Nad Polską mamy wyż i do końca dnia słońca nie będzie nam brakować. Ona co chwilę pokazuje się zza chmur, także tu, na północnym wschodzie naszego kraju, czyli na Podlasiu, na Warmii, także na Mazurach. W pozostałych regionach mamy niebo wręcz bezchmurne, z najwyższą temperaturą, dziś sięgającą 25 stopni w regionach południowych. Najcieplej jest na Śląsku i na Podkarpaciu. Noc też będzie pogodna, bezchmurna, z temperaturą od 10 do 15 stopni, ale będzie mocniej wiało. Ten wiejący wiatr na Pomorzu to niestety, proszę Państwa, oznaka zmiany pogody. W niedzielę jeszcze będzie słonecznie, bardzo gorąco, ale na zachodzie już pojawią się burze, wkroczy kolejny front atmosferyczny. Dlatego jak najszybciej powinniśmy w takich momentach schować się do jakiejś dobrej restauracji i pomyśleć o dobrym jedzeniu. A skoro o dobrym jedzeniu mowa, to ze mną kolejni goście, pani Anna Wiszowata i Udo Mędle. Dobry. Goście, którzy są laureatami konkursu Ochochle Prezydenta, konkursu, który odbywa się co roku w Ełku. Za co państwa restauracja, dodam, restauracja niemiecka, została wyróżniona? Co was charakteryzuje i wyróżnia od innych restauracji tutaj w Ełku? Myślę, że jest to świeżość i oryginalność. Świeżość potraw, drobiazgowość w dobieraniu składników tych potraw oraz oryginalność przepisów, także zapraszamy serdecznie. Oryginalność przepisów, ale przepisów, które odwołują się do tradycji, która tu na Mazurach, jeśli chodzi o kuchnię, jest bardzo kultywowana. No właśnie, jakie to potrawy, jakie to tradycje? Jak najbardziej tak. Znajdujemy się wśród przepięknych krajobrazów, lasów, jezior, łąk i właśnie stąd czerpiemy produkty do naszych dań. Między innymi wygrały tutaj właśnie naleśniki z twarożkiem, z truskawkami, z marmoladą. Wyglądają smakowicie. Tak, dziękuję ślicznie. I są smaczne. Oraz ryby, tak? Ryby, nasz wielki atut, mazurski atut. Ryby, tutaj jest akurat pstrąg zawijany. Z boczkiem jest ułożony na szpinaku. Szpinak jest stąd, ryba jest stąd. Oraz na piórze ziemniaczanym z sosem jajeczno-musztardowym. Cudowne połączenie, czerpane właśnie z tradycji, ale odrobinka nowoczesności. Z tego też słynie Udo właśnie, że jest taki. Tak, szef kuchni, pan Udo, na pewno uwielbia ryby, bo już się zdążyłam dowiedzieć się tak poza kamerą. Jaka ryba najlepiej smakuje tu na Mazurach? Jaki przepis? A dla mnie sandacz i pstrąg. I najlepsza kompozycja jest dla mnie ten pstrąg, rolada, pióre i szpinak. I sos musztardowy. Wspaniałe połączenie, przyznam, że bardzo oryginalne. Zapraszamy tu do Ełku, żeby spróbować właśnie takich smakołyków. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję ślicznie i chciałabym jeszcze dodać, że Ełk jest kulinarną stolicą Mazur, jest wiele imprez kulinarnych. Zapraszamy serdecznie. Tak, a wśród tych wielu imprez kulinarnych, na przykład Fiesta Kartofella, Frutti di Lago, czyli wszystko to, co najlepsze z jeziora. Kiedy już się najemy? Nie, no to może nie jest najlepszy pomysł, żeby wskoczyć do kajaka albo na deskę. Ze mną kolejny gość, Konrad Michniewicz, witam ponownie i mam takie pytanie. Czy to prawda, że Zatoka Pucka, jeśli chodzi o jezioro, z jeziorem Ełckim, może spokojnie konkurować, jeśli chodzi o deskę surfingową? No myślę, że tak. Czyli Zatoka Pucka jest fajna, tak? Ale tutaj nasze jezioro też jest wspaniałe. Można popływać, można wypożyczyć sprzęt, tak samo jak na Zatoce Puckiej. Myślę, że szybciej szkolimy nasz na Zatoce. Być może dlatego, że tu są spokojniejsze warunki. Mamy sprzęt do asekuracji, mamy fajną plażę. Zapraszam do PTTK-u właśnie na takie kursy. No i można płynąć, tak jak tutaj kolega pokazuje, młody adept sztuki windsurfingu. Płynąć spokojnie sobie możemy po tym jeziorze bez problemu. I dziękuję bardzo za rozmowę i tym zaproszeniem kończymy tę prognozę pogody. I zapraszamy oczywiście do Ełku także za godzinę.